Cześć, jak się macie, tutaj PLK Damian, a to jest kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team. Obiecałem we wczorajszym odcinku, że w dzisiejszym odcinku kupimy Chiellini'ego. Obietnicy, że tak powiem, dotrzymam, na 100% dotrzymam. Tutaj kilka kart sprzedawałem, niezłe, znaczy czasami możecie zastanawiać, skąd mam czasami jakąś tam kasę. Otóż otwieram brązowe paczki sobie czasami, wiecie, tutaj kontrakty, brązowe kontrakty, uwierzcie, że ludzie je kupują. Może, dobra, teraz ich mam z 20 aukcji, jednak w większości przypadków się sprzedają. Może nie zawsze za pierwszym razem, ale się sprzedają. Jakie paczki przeważnie kupuję, to zależy. Czasami albo kupię zwykłą za 400, albo tą za 750. Dzisiaj mi się trafiło 6 graczy w tej właśnie zwykłej. Aleksander, ła! Kto to może być? Aleksander, Ej, wyjątkowy, za niskie tempo, za dużo nie pójdzie. Dostaliśmy kartę, patrzcie, kupiłem paczkę za 400, karta kondycji, brązowa, jednak pokażę wam, patrzcie, wystawię ją za 300, przed chwilą dopiero co paczkę otworzyliśmy. Tutaj na szybką aukcję wstawiam jeszcze zwykły brązowy kontrakcik, wstawię drugi brązowy kontrakcik, pewnie teraz nie pójdzie, jednak widzicie, na godzinę, na za 200 by nikt nie kupił, ale kupują, ogółem kupują, sorry, kurde, nie miałem cię wysłać do klubu. Mimo że jest, wiecie, brązowy, tak jednak świecący, tak jednak się nie sprzeda. Dlaczego? Dlatego wszystko za niskie tempo, a niestety tempo ważne. Jednak za samą resztę kart dostajemy 100. Przypomnę, paczka za 400. Rzućmy okiem na trade pile, czyli 100 z kart na wymianę. Pewnie nie zawsze trafi się karta kondycji, jednak przeważnie się trafi. Już zaraz kupujemy, przymierzamy się do kupna Chielliniego. Tak, Hulk poszedł za 11500. Widzicie, karta kondycji plus 2300. I w tym momencie jestem już na równi. Resztę kart sprzedałem za 400, kontrakty jeszcze pójdą. I jak widzicie, jest to dosyć niezły sposób, nie? Więc jak macie mało kasy, to możecie próbować. Okej, Giorgio Chiellini. Giorgio, to śmiesznie to wymawiam, ale fajnie, Giorgio. Mam nadzieję, że wspomożesz naprawdę naszą obronę. Jeden, jak nie najlepszy, włoski obrońca w dodatku gra w Serie A. Jesteś środkowy obrońca. Gdzie jesteś, o? Tu jesteś, o. Poziom oczywiście złoty, narodowość Włochy. Liga Serie A. Przepraszam, że wczoraj nie było komentarza, dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Znaczy nie przez cały mecz, jednak nie było przez chwilę. Juventus nie dodałem, prawda? Chiellini, inform. Dobry Boże Wszechmogący, nie. Oczywiście nie mam zamiaru kupować inform, chcę kupić zwykłego z Juventusu, nie w formie, dajcie spokój. 250 tysięcy, to by bolało, sorry, 270 tysięcy. Okej, Chiellini, gdzie ty jesteś? 18 tysięcy, 7 minut, oha, już 24 tysiące, to za drogo. Więc w takim razie daję minimalną, mam nadzieję, że do tych 25 tysięcy powinniśmy znaleźć, patrzyłem. I za tyle był, cenę minimalną dam 10 tysięcy, a maksymalną 23. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Na Xboxie chyba najtaniej chodzi. Znaleźliśmy kogoś. Aha, fajnie. Co, myślisz, że pomylę go z Chiellinim? No chance, bro. Dobra, to jest mój limit. Chiellini, 25 tysięcy, 25, 23. 25, zobaczmy, który ma dłuższy kontrakt. 8, tu ma 9, aha, to jest kondycja, sorry. Ten ma 6, dobra, kupuję tego z kondycją. 25 tysięcy. W miarę chyba dobra cena. Och, 25 tysięcy boli. Z pewnością boli. Jednak za takiego gracza myślę, że warto. Na pewno warto. Giorgio Chiellini, witaj w Dix United. Tylko zmieńmy na skład włoski. Italian Dix. No i wreszcie mogę się pozbyć tego środkowego obrońcy, za którym nie przepadałem. Nie w tą stronę pojechałem. Tutaj mamy rezerwę. Aha, czyli. O, aha, tutaj można. Aha. Żegnaj. Wybacz. Wyślij do klubu. No ławkę mogę ci dać, ale nie chce mi się kombinować. Okej, zostali 500 monet nam zostało. 500 monet. 25 tysięcy i w tym momencie Chiellini staje się najdroższym graczem, jakiego posiadamy. Jednak jak wspominałem, myślę, że będzie to naprawdę niezła inwestycja. Zostały nam dwa mecze w lidze pierwszej. Jeśli przegramy, to odpadamy. Wątpię, że tak będzie, znaczy mam nadzieję, że mam nadzieję, że wygramy z Chiellinim. Naprawdę fenomenalny obrońca. Mam nadzieję, że wykorzystam jego potencjał. Zagrajmy AC Milanem, dobrze, stroje w miarę zróżnicowane, czarne na białe. Co to, jakieś takie, naprawdę, takie zwykłe stroje. Skład brazylijski, Ramirez, Lucas, Robinho, Pato, Kaka, Hulk, Rafael, Felipe Santana, Dede, Marcelo i
Diego Alves na bramce? Chyba tak. Nie wierzę, że cały skład wymieniłem. FIFA uczy, panie i panowie, FIFA uczy. Jednak jakby nie patrzeć, Marcelo jest drogi. O, od razu lepiej. Tak, Diego Alves, trafiłem cały skład. Yeah, śnieżek, no lepszy niż deszcz, okej. Czas wygrać, wrócić. Wygrać, panowie, wygrać, Pirlo. Piłka wystawiona i to jest już fenomenalna akcja, panie i panowie. Mikoli podchodzi i to jest 1-0. Druga minuta. Mogłem tam podać, czy... Znaczy, nieważne co mogłem zrobić, liczy się to, co zrobiłem. A to, co zrobiłem, to strzeliłem bramkę. W drugiej minucie prowadzimy 1-0. Fajnie. Fenomenalna piłka, No nie do ciebie, nie do ciebie, Palacio, nie ma... No mówiłem, że nie do ciebie. Naprawdę, czasami mnie to wkurza, że piłka leci nie do tych, co chce. Zaraz, zaraz, mamy kontrę, możemy mieć kontrę. Dziowinko, 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 szybszy, nie ma offside'u. Mikoli, o Boże, Dziowinko, volley, 2-0. Jednak wpadło, 9 minuta, prowadzimy 2-0. Już się bałem, że zmarnuję tą sytuację, jednak udało się. Kończy się bramką, 2-0. Włoska moc, o tak. Wymiana podań, Mikoli, mocny strzał i to jest 3-0. W 11 minucie. O kurde, Katar, ale prócz tego wyczuwam... A, tak jest, pachnie mi tutaj coś wyjściem z gry zaraz, ale przekonamy się. Może nasz rywal ma nadzieję. Może nasz rywal będzie walczył do końca. Lukas się przedarł i rzut karny! Ojojoj, całkowicie nie w tempo, całkowicie nie w tempo. Panie i panowie, Sirigu, nie oszukujmy się, specjalista od jedenastek. Naprawdę dużo ich wybroniliśmy i mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie inaczej. Panie i panowie, Kaka czy Sirigu? Kaka czy Sirigu? Aj, lewy górny, 1-3. No cóż, oczekiwałem prawego, jak widzimy, nie sprawdziło się. Mikoli fenomenalnie sobie przełożył piłkę, panie i panowie. Mikoli, 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 O tak, genialna piłka, Dziowinko, wow! Panie i panowie, w tym momencie Sirigu zalicza asystę, 5-1. Mamy asystę bramkarza, podanie czysto od bramkarza, obrona nawaliła. 5-1 w 32 minucie. Nie, to nie jest koniec meczu, to jest dopiero koniec pierwszej połowy, 5-1. Golamenia, kto strzelał? Mikoli, Dziowinko, Mikoli... Mikoli oraz Dziowinko, czyli mamy podwójny, a nie, tak, mamy podwójny hat-trick. Szczegóły spotkania, statystyki meczu, poczekajcie, bramki. Mikoli, Dziowinko, Mikoli, Mikoli, Dziowinko. A, sorry, mamy 5 bramek, racja, matematyka, ta. I panie i panowie, to jest kontratak, nie ma spalonego. 2-1, 2-1, Dziowinko, 6-1. Bałem się, że nie trafię, będę szczery, jeszcze chamsko podałem, ach. Powinienem być naprawdę zawstydzony. Po raz kolejny taka sama piłka, Dziowinko! Dziowinko, i teraz jak to rozwiążemy? Dziowinko! Jest i 7-1, to jest 61 minuta. Średnio 1,1 gola na 10 minut. Nie jest źle, tak na szybko to wyliczyłem. Kaka, kaka! O, jeny! Fatalny strzał. Czy ten wykorzystają? Nie wykorzystają, bo... No, a nie ma karnego. Możemy strzelić tą ósmą bramkę. Czy się uda? Czy się uda, panie i panowie? Czterech naszych! O tak! Wreszcie udało mi się zdobyć taką, jak widzicie, bajeczkę. No troszkę taką sztuczkę. Bramka sztuczka. Nie ma rybu, ale 88 minuta. 8-1. Fajna bramka. Wreszcie ją trafiłem, w takim stylu, udało się. 8-1, Vidal, Dziowinko, 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 Mikoli, Mikoli, Dziowinko, Mikoli. 3 bramki Mikoliego, 4 bramki, bramki Dziowinko, 1 bramka Vidala. Podwójny hat-trick, szkoda, że bariera nie została przebita, tak czy siak. Było dużo bramek. Czy fajny mecz był? Wolałbym, żeby był wyrównany, ale dobra, nie będę płakał. Wygraliśmy to, wygraliśmy. Czas na kolejne 2 mecze. Tym razem wybrałem stroje... O, wow, 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 wow. Je, dobra, jeden inform to nic takiego strasznego. Hazard, nie lubię go. Będzie ciężko, ja wam powiem, będzie ciężko. Warriors, brzmi ciekawie. Czy powtórzymy nasz wynik? Oby, oby, oby. Nie bądźmy źle nastawieni.
Wow, Aguero, będzie podanie, Sturridge, 1-0, bezlitośnie, pakuje, strzał na prost, pustą bramkę. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Madre mia. O, błąd, oh, you didn't know. Damn, 1-1, szkoda, że wyrównujemy w taki sposób. Katastrofa, masakracja, jak to młodzież mówi, ha. Dziowinko walczy, ej! To jest rzut wolny. Mikoli, nie ma rzutu! Spojenie, dobitka! Gol! Jednak wpada! Marquisio! 2-1! Naprawdę, zdziwiłem się, że ta główka wpadła, ale jednak... Jednak wpadła. Mamy mniejsze posiadanie piłki, jednak jesteśmy bardziej skuteczni, skuteczniejsi, że tak powiem, ha. Bardzo wysoka piłka, ryzykownie bramkarz. Jednak przedarł się, okiwał naszego napastnika. 5 minut do końca, już tutaj skomentuję to na żywo. Albo stracimy, albo ouch, albo zyskamy. Mamy podanie, Touré, Aguero, właściwie wolałbym, czekajcie, trzeba się skupić, koncentruję się. Jeśli obronimy, to będzie coś naprawdę niebywałego, od kiedy ja bronię rezultat. No dobra, nie chcę wykrakać tutaj nic. Sturridge, podanie do Hazarda. Hazard! Serio? Nie mówcie. Serio to się stało. 89. minuta. Hazard na 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Ja stwierdzam, że w przepowiadanie przyszłości nie powinienem się bawić, bo sami widzicie, co się dzieje. Ponownie rekord 3-1-6. Drugi raz 3-16. Znaczy, to był remis, że nie przegraliśmy. Mamy, wow, ale monet dostaliśmy. Dobra, jako że teraz konkretnie na nikogo nie zbieram, może jakiś inform, czy ktoś, o, wymieniać troszkę kart się sprzedało. I jakie, żeby potwierdzić mój eksperyment? Widzicie, karty, srebrne karty kontraktu się sprzedały nawet za 200. Nawet za 200 idą, więc jak widzicie, to się sprawdza. Ludzie to kupują. Jak widzicie, wystarczy chwilę pomyśleć i na takich ludziach można właśnie zarabiać. Jeśli sami kupujecie, bez urazy, ale jak widzicie, to się nie opłaca. 5000 to w nagrodę za spadek, otwórzmy sobie paczkę. Tak nie wiem, tak spontanicznie, tak w nagrodę za spadek. Given! Słaby jest. No, mówiłem. Given. 4-1-2-1-2. To jest bramkarz, jak widzicie, bramkarz. Mamy gracza FC Barcelony i dwóch srebrnych. Dwóch srebrnych, kurde. Liczyłem na coś lepsze. Masz za długie nazwisko, bym ci wypowiedział. Taka spontaniczna paczka, teraz zbieram na jakiegoś gracza. Ty jesteś z mimo że jesteś z Barcelony, to nie zostaniesz. Karta kandydacji mi poszła. Dobra, wysyłam wszystko do klubu. Jeśli zawsze jakaś tam się przyda, kontrakt czy coś, a ciebie sprzedam, wybacz, i tak cię nikt nie kupi na aukcji, a 85 monet, zawsze coś. I teraz albo zbieram na Cavaniego, albo Balotelli, albo Di Natale. Di Natale jest strasznie drogi, pomyślimy, znaczy to jeszcze nie jest koniec odcinka, zaraz widzimy się w trzecim meczu i znów rozpoczynamy ligę drugą. Tym razem bez przepowiadania przyszłości. Swoją drogą, teraz zajrzałem, patrzę, mam więcej kasy. Given! Sprzedał się za 1200. Tutaj zaskoczył, myślałem, że pójdzie za 500, 600. Nie mówiłem chyba, że jest zły, bo jakby nie patrzeć, naprawdę jest dosyć tanim, dobrym bramkarzem. Jednak nie pod mój skład. Barclays Premier League oraz Irlandia. Jednak nie planuję robić Anglii. Tutaj, jak widzicie, moje kontrakty nie poszły. Nie martwcie się, one wkrótce pójdą. Morali nikt nie chce kupić. Nie chcecie kupić, to jest taka oferta, dobra, to się później powystawiam, nie będę was tym zanudzał. Więc okej, przechodzimy do trzeciego meczu. Nie miałem nic zmieniać raczej, nie pamiętam, bo teraz nagrywam z odstępem czasowym, jednak raczej nic zmieniać nie miałem. Czy wszyscy są gotowi, jak z kondycją? Dobrze? Jest dobrze. Jesteś gotowy, Mikoli, strzelić kilka bramek? Jesteś strzelić gotowy kilka gorących, słodziutkich bramek? Mam nadzieję, że jesteś. Przejdźmy do meczu i skopmy kilka tyłków. Mam nadzieję, że zakończy się to sukcesem. Panie i panowie, wracamy! No come on. Wracamy do ligi drugiej. Dix United kontra Torino AS. ASO, wow. England.
No, aha, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Pod względem ligi, jak najbardziej. Pod względem narodowości, nie ma opcji. Podolski jest chyba z... Nie. Urodził się w Polsce. Dobra, rozpoczynamy trzeci mecz w dzisiejszym odcinku. No i kurde, idzie nam w miarę dobrze. Nie przegraliśmy jeszcze dzisiaj, to jest naprawdę wielki plus, ale szybko biegł, nie? Więc jest dobrze. Zobaczcie, kurde, nie patrzcie. Abate może szykować się do wrzutki. Abate! Wow, co za piła! Genialne! Genialne dośrodkowanie! Podkręcona piłeczka, w razie czego nacisnąłem LB plus X i Pirlo uderza z woleja. Wow! Zobaczcie, tak zakręcona piłka i jeszcze piękniejszy wolej. Naprawdę fajnie to wyszło. 1-0. Mikoli musi podać, podaje. Palacio, nie ma spalonego, tak się troszkę zatrzymał. Palacio, golla nie ma. O Jenes, ajajajajaj. To miało być w ramach dośrodkowania, ale jak wyszło sami, widzieliście. Mogłaby być bramka nawet. Mikoli i to jest 2-0. Zagranie prostopadłe od Pirlo i prowadzimy 2-0, tak jest. No, podoba mi się, naprawdę to mi się podoba. Dziowinko wystawił się, Dziowinko, czy to będzie trzecia bramka? Dziowinko, Palacio, volley! 35 minuta w tym momencie, 3-0. A jednak, nie wyjdzie mi chyba nigdy szczupak, nie potrafię. Ale gol jest. Rage quit? Tak jest, wygrywamy nasz pierwszy mecz w lidze, drugi w taki właśnie sposób. A szkoda. Szkoda, 3-0, witamy w lidze drugiej. I widzicie, w lidze pierwszej jest trudno, a w lidze drugiej jestem na tyle dobry, że wychodzą z meczu. Cóż, w takim razie na dzisiaj to tyle. Serdeczne dzięki za oglądanie, jutro słyszymy się w odcinku numer 68. Tak, dzisiaj 67, jeśli dobrze liczę. Co będzie na 69? Jeszcze myślę. Widziałem komentarze, czytałem propozycje. Postaram się coś wybrać takiego, żeby każdy był zadowolony. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam PLK Damian, do usłyszenia. Cześć!